I znowu w odcinku mamy prace serwisowe. Na warsztacie znalazł się tym razem sprzęt nieco nowszy niż zazwyczaj. Jest to wzmacniacz wielokanałowy firmy Primar, model SPA-22. Na początek kilka słów o firmie, która wyprodukowała nasz wzmacniacz. Założyciel firmy Bo Christensen od początku postawił na produkcję urządzeń wysokiej klasy, przeznaczonych dla klientów z nieco głębszymi portfelami. Na początku utworzył on grupę technologiczną o nazwie Primar Systems AB, która potem została uproszczona do nazwy Primar. Firma istnieje do dziś i produkuje urządzenia audio, takie jak wzmacniacze zintegrowane, przedwzmacniacze końcówki mocy, odtwarzacze CD oraz sieciowe, przedwzmacniacze gramofonowe oraz urządzenia dla kina domowego. No i właśnie nasz SPA-22 należy do tej ostatniej grupy, bo jest to pięciokanałowy wzmacniacz zintegrowany. Jego produkcję rozpoczęto w roku 2009, a jego poszczególne wersje pojawiały się jeszcze prawie 10 lat po jego debiucie. Jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny, no to w zasadzie jest to linia wzornicza, która jest utrzymywana od początku istnienia firmy do dzisiaj. Mnie akurat takie wzornictwo no, nie za bardzo odpowiada, ale wiem, że są miłośnicy urządzeń firmy Primar. Natomiast jeśli chodzi o wykonanie samej obudowy, to tutaj naprawdę nie ma się do czego przyczepić. Wszystko jest wykonane niezwykle solidnie, estetycznie, z grubych płatów metalu. No, spasowanie elementów jest wzorowe, bardzo dobrze się to wszystko prezentuje. Można było ten model nieco rozbudować, zrobić mu upgrade. Z tego co wiem, polegał on na zwiększeniu rozdzielczości przekazywanego obrazu oraz jego upscalingu, prawdopodobnie do rozdzielczości Full HD wtedy, a także na dodaniu gęstych formatów audio, gęstszych powiedzmy, czyli mógł on przetwarzać 8 kanałów 96 kHz 24 bity lub 2 kanały 24 bity 192 kHz, co dzisiaj oczywiście nikogo nie szokuje, ale wtedy po takich przeróbkach Primar SPA-22 z literkami już HD kosztował ponad 20 tysięcy złotych. No dobrze, przejdźmy do następnego etapu, czyli jak zwykle obejrzyjmy sobie nasz sprzęt bliżej i zobaczmy, jak on jest zbudowany i jakie ma wyposażenie. Zacznijmy od frontu naszego Primar. Jest tu dosyć skromnie, mamy dwa pokrętła, lewe to jest selektor, taki encoder kręcący się dookoła, a drugie pokrętło to jest regulacja oczywiście głośności, która również jest wykonana na enkoderze. No i mamy jeszcze cztery przyciski funkcyjne, to jest wyłącznik zasilania, a to są wyłączniki funkcyjne, no i oczywiście wyświetlacz, jest to wyświetlacz typu VFD. Natomiast z tyłu, jak przystało na wzmacniacz wielokanałowy, mamy dużą liczbę różnych wejść i wyjść. Tutaj oczywiście mamy 5 par wyjść głośnikowych, ponieważ ten wzmacniacz zawiera 5 osobnych wzmacniaczy mocy. Tutaj z lewej strony mamy sekcję wejść i wyjść cyfrowych z kolei. Tutaj mamy wyjścia cyfrowe, wyjście optyczne i wyjście elektryczne oraz 3 wejścia optyczne i 3 wejścia elektryczne SPDIF. Tutaj z kolei mamy taką sekcję z gniazdem RS232. Ono jest prawdopodobnie do upgrade'u firmware'u na przykład oraz do różnych ustawień. Raczej tutaj to jest dla serwisu. Tutaj mamy wejście dla sygnału z odbiornika podczerwieni, a tutaj mamy takie 3 wyjścia DC trigger, które to są chyba wyjścia, które mogą sterować innymi urządzeniami, kiedy włączymy nasz wzmacniacz. Ta sekcja tutaj to są wejścia i wyjścia obrazu, wideo. Tutaj mamy 3 wejścia HDMI, wyjście HDMI na telewizor. Tutaj mamy wejścia kompozytowe oraz wejścia S-video chyba. Tutaj mamy z kolei sekcję wyjść kompozytowych i co ciekawe, to menu, które można wywołać z pilota, ja wam później pokażę, ono pojawia się tylko na wyjściu kompozytowym, nie pojawia się niestety na wyjściu HDMI. To jest moim zdaniem spora wada. No i tutaj w końcu mamy wejścia i wyjścia, jedno wyjście, a 3 wejścia, 3 grupy wejść typu RGB. Tutaj natomiast mamy wejścia i wyjścia analogowe. Tutaj mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 par wejść analogowych i 6 par wyjść analogowych. No i wreszcie po prawej stronie mamy gniazdo zasilające oraz wyłącznik, taki mechaniczny, główny wyłącznik zasilania.
A tak wygląda środek naszego wzmacniacza. Pierwsze, co rzuca się w oczy, to brak dużego transformatora, takiego toroidu albo takiego klasycznego, a to dlatego, że mamy tutaj zasilanie przy pomocy przetwornicy. Tutaj mamy, przez środek idzie nam taki niezbyt solidny, niezbyt masywny radiator, a to z kolei oznacza, że mamy tutaj końcówki pracujące w klasie D. Wszystkie 5 końcówek pracuje w klasie D, co powoduje, że mimo ich sporej mocy nie potrzebujemy dużego radiatora do końcówek mocy. Czyli tutaj mamy zasilacz, ta część tylna to jest zasilacz, ta część pozostała na płycie głównej, tej, która tutaj jest na spodzie, to są końcówki mocy. Tu mamy układy sterujące, a tutaj z lewej strony bardziej widać kilka pięter takich płytek drukowanych. To górne piętro to jest płytka z obwodami dla wideo, dla wejść i wyjść wideo. Ta tutaj płytka niżej również jest dla sygnałów wideo. Ta płytka jeszcze niżej to jest płytka wejść i wyjść analogowych audio. No i tam jeszcze niżej mamy płytkę, na której umieszczone są gniazda do końcówek mocy, ponieważ są one połączone przewodami z tą płytą główną. A tam z tyłu można zobaczyć jeszcze jedną płytkę drukowaną, na której znajdują się wejścia i wyjścia cyfrowe, audio. Nasz wzmacniacz jest niesprawny. Objawia się to tym, że pomimo podłączenia prawidłowo wszystkiego, czyli wejść, wyjść głośników, nie mamy żadnego sygnału wychodzącego na wyjścia głośnikowe. Po prostu nic nie słychać. I co ciekawe, nie działa żaden z 5 kanałów wzmacniacza. I co jeszcze ciekawsze, wzmacniacz nie zgłasza żadnych błędów. Zobaczcie, można go normalnie włączyć. Na wyświetlaczu pojawiają się normalne komunikaty, nagrzewanie. Nie ma sygnalizacji żadnego błędu. Możemy zmieniać sobie wejścia, regulować głośność, no wszystko działa niby, natomiast w głośnikach mamy całkowitą ciszę, nie ma w ogóle żadnego sygnału audio. No zazwyczaj w tego typu urządzenia, kiedy mamy jakąś poważną awarię, wydaje się, że właśnie z czymś takim mamy do czynienia, no bo w końcu wzmacniacz nie wykonuje swojej głównej funkcji, w takim przypadku na wyświetlaczu powinien się pojawić jakiś komunikat o błędzie lub po prostu wzmacniacz nie powinien się dać załączyć. Tymczasem nic takiego nie ma. Właściciel tego wzmacniacza poinformował, że po dość długim okresie jego nieużywania włączył go i po prostu wzmacniacz przestał zasilać głośniki. Dodam tylko, że sprawdziłem, czy przekaźniki głośnikowe załączają się. Nawet słychać w czasie tego załączania takie lekkie puknięcie w głośnikach, takie minimalnie słyszalne, ale jednak jest ono. Zatem od strony zabezpieczeń nie ma żadnej reakcji. Czyli jak zwykle czeka nas trudne zadanie szukania usterki. Co prawda na szczęście instrukcja serwisowa do tego wzmacniacza jest dostępna, ale jak to zwykle bywa niekompletna, już zdążyłem sprawdzić, że nie zawiera ona schematów samych wzmacniaczy, czyli właśnie tego, co u nas nie działa. Ponieważ mamy do czynienia z dosyć skomplikowanym urządzeniem, które jest połączeniem techniki cyfrowej z techniką analogową, no nie jest to po prostu zwykły wzmacniacz stereo, taki analogowy. Wygląda na to, że czeka mnie dosyć trudna przeprawa. No cóż, na początek trzeba się zastanowić, od czego w ogóle zacząć. Zatem ja zaczynam przegląd schematów, a wy w tym czasie zapoznajcie się z parametrami naszego urządzenia. No to przechodzimy do parametrów. Producent podzielił je na kilka części. Jedne dotyczą wzmacniaczy mocy, drugie dotyczą analogowego toru audio, kolejne dotyczą cyfrowego toru audio, no i wreszcie ostatnie toru wideo. Jeśli chodzi o wzmacniacze końcowe, to moc wyjściowa wynosi 5 razy 120 W przy obciążeniu 8-ohmowym. I tutaj producent podaje, że gdybyśmy napędzali tylko jeden kanał, to wtedy przy 8 ohmach będziemy mieć 150 W mocy RMS przy zniekształceniach mniejszych niż 1% oraz 300 W na 4 ohmach również przy zniekształceniach mniejszych niż 1%. Natomiast kiedy napędzamy wszystkie kanały, to moc wyjściowa wynosi 120 W na 8 lub 4-ohmowej impedancji przy zniekształceniach mniejszych niż 0,1%. Wreszcie producent podaje, że zniekształcenia nieliniowe w paśmie od 20 Hz do 20 kHz końcówek mocy, ale przy mocy 1 W na 8 ohmach wynoszą 0,01%. No tutaj
te zniekształcenia są trochę pokrętnie podane, no i trzeba przyjąć niestety, że wynoszą one właśnie 1%, około 1%. No i wreszcie pasmo przenoszenia stopnia mocy to od 20 Hz do 20 kHz w widełkach 0,2 dB. Jeśli chodzi o analogowy tor audio, ten niskonapięciowy, to mamy 8 wejść typu RCA, czyli 8 par synchów. Mamy również analogowe wyjścia na głośniki przednie, na kanał centralny, subwoofer i sarandy. Oraz możemy przełączyć wyjścia frontowe na wyjścia dodatkowych sarandów tylnych, ale tylko wtedy, kiedy dysponujemy osobną końcówką mocy dla kanałów przednich. Mamy również dwa wyjścia dla dodatkowych stref, również na synchach. Pasmo przenoszenia dla toru audio niskonapięciowego to od 10 Hz do 100 kHz w widełkach 1-decybelowych, a zniekształcenia nieliniowe to 0,005%. Natomiast stosunek sygnał-szum to 110 dB. Tutaj jeszcze nie podałem, że dla wzmacniaczy mocy jest to 80 dB. Wymiary urządzenia to 430 x 385 x 180 mm, a jego waga to 15 kg. Pierwsze, co przyszło mi do głowy, to sprawdzenie ustawienia samego wzmacniacza, czyli na przykład, czy nie wypadły mu jakieś defaultowe ustawienia po dłuższym postoju, czy na przykład sygnał nie jest kierowany gdzieś poza końcówki mocy. I w tym celu podłączyłem do wyjścia wideo taki mały monitor, zobaczcie. Wszedłem w menu, no i mamy niestety, ten obraz nie jest zbyt dobry, dobrze widoczny, ponieważ po pierwsze jest to sygnał NTSC, ja mam monitor chyba palowski, tu powinny być normalnie białe litery na czarnym tle, ale coś widać. Wszedłem w menu i zobaczcie, jeśli chodzi o ustawienie inputów, jest, wszystko jest ok. Jeśli chodzi o ustawienie audio, to opóźnienia, tutaj mamy to przełączenie frontu na tylne sarandy i to też działa i nawet słychać, jak przełącza się przekaźnik, czyli to na pewno działa. Tutaj mamy jakieś ustawienia subwoofera, także wszystko jest, wydaje się, ok. Ustawienia głośników, też wydaje się, że wszystko jest w porządku, czyli jest na general, na duże głośniki, subwoofer wyłączony. Co tu jeszcze mamy? Control, trigger nas nie interesuje i ustawienia stref też nas nie interesują. No wydaje się, że wszystko jest ok, nic nie wypadło, wszystkie ustawienia działają poprawnie, nawet się tam parę rzeczy przełącza, słychać, że przekaźniki się przełączają, więc wydaje się, jakby wszystko było sprawne, a nadal nie ma dźwięku w głośnikach. Na początek zróbmy sobie prosty test. Podłączmy sobie jakiś sygnał audio tutaj do analogowego inputu, powiedzmy do jedynki, i sprawdźmy sobie, czy sygnał analogowy wychodzi nam tutaj z wyjść analogowych, na przykład z wyjścia front. Powinniśmy mieć możliwość regulacji głośności oraz przełączania wszystkich wejść i powinno tutaj być słychać sygnał. Oczywiście tutaj podłączamy jakiś inny wzmacniacz. To samo możemy zrobić z wejściami cyfrowymi, czyli podać później tutaj sygnały cyfrowe na te wejścia i sprawdzić, oczywiście po przełączeniu tam z przodu, sprawdzić, czy również tutaj mamy sygnał analogowy. Co nam da taka próba? Otóż w ten sposób się przekonamy, czy cały tor analogowy, ten mało sygnałowy, działa nam prawidłowo, czy mamy tutaj może jakieś uszkodzenie, bo jeśli się okaże, że tutaj wszystko działa, to będzie to oznaczało, że problem mamy gdzieś w okolicach końcówek mocy. Sprawdźmy zatem. Podaję sygnał. Zobaczcie. Słychać. I zobaczcie. Sprawdzimy. Da się ściszać. Okazuje się, że cały tor analogowy oraz tor cyfrowy, ja już sprawdziłem wcześniej po podłączeniu tutaj sygnału, po przetwornikach już, czyli przetworniki również działają, mamy sygnał, także cały tor niskonapięciowy, niskoprądowy działa prawidłowo. Skoro już wiemy, że sygnał audio przechodzi nam przez tor procesora, da się regulować jego głośność i tak dalej, to kolejnym krokiem będzie sprawdzenie, czy sygnał ten dociera na wejścia końcówek mocy wzmacniaczy końcowych. Wiemy, że są to wzmacniacze pracujące w klasie D, zatem musi do nich dochodzić analogowy sygnał audio, zresztą możemy to zobaczyć na schemacie. Widać, że wzmacniacze mocy są tutaj przedstawione jako prostokąty, no i nie są rozrysowane, niestety dodatkowo nie mamy ich schematów ideowych, ale mamy na szczęście narysowane, jakie sygnały oraz jakie zasilania są do nich
nich podłączone. Po prawej stronie każdego modułu widać wejście, oznaczone jako IN plus oraz IN minus. Jest to po prostu wejście sygnału analogowego, wejście symetryczne, czyli prawdopodobnie nie ma tutaj masy. A skoro tak, no to podajmy sobie tak jak wcześniej sygnał na wejście analogowe numer 1 i sprawdźmy tym razem, czy sygnał pojawia się na tym symetrycznym wejściu. Będziemy badali oczywiście wzmacniacz frontowy lewy najlepiej, na przykład, bo tam powinien pojawić się sygnał. No to weźmy sobie zwykły taki szukacz sygnału. Tutaj mam taki pewnie znany Wam już takie pudełeczko z wejściem analogowym. Tam jest wzmacniacz, bateria, głośnik po prostu. Kiedy dotkniemy końcówki, to brumi. I zobaczcie, dałem na wyjście znowu sygnał, tak jak przedtem. I sprawdźmy sobie, zobaczcie, na wejściu analogowym końcówki, ja teraz kręcę tutaj, zobaczcie, kręcę regulatorem głośności i sygnał pojawia się na wejściu końcówki mocy. No dobra, sygnał dociera nam aż do samych wejść końcówek mocy, a nasze urządzenie nadal nie zgłasza żadnych problemów, nie mamy dźwięku w głośnikach, mimo że przekaźniki głośnikowe normalnie chwytają, tak jak urządzenie byłoby sprawne. O co tutaj chodzi? Cenną wskazówką w tym bałaganie może być to, że nie działają nam wszystkie końcówki mocy. Może to wskazywać na to, że mamy jakiś problem z globalnym układem na przykład wyciszania wszystkich wzmacniaczy lub z ich zasilaniem. Z drugiej strony wiemy, że w takim przypadku procesor powinien zgłosić nam jakiś komunikat, a tutaj jest totalny brak błędów. Zobaczmy, jakie zasilania i jakie sygnały sterujące dochodzą do modułów naszych końcówek, a jakie z nich wychodzą. Mamy główne zasilanie, czyli napięcia VS plus oraz VS minus i one są prawidłowe, bo je sprawdzałem. Mamy masę, mamy napięcia plus minus 12 V A, mamy jakiś sygnał VDR, mamy kolejne 12 V, tym razem z literką D. Jest też wyprowadzenie DC Sense, które jest chyba sygnałem dla układów zabezpieczających, czyli kiedy pojawi się tutaj napięcie stałe, to układ będzie wiedział, że coś jest nie tak z którąś z końcówek mocy. Są też oczywiście wejścia, o których mówiłem, wejścia symetryczne, wejścia audio, są wyjścia na głośniki, jest jakiś sygnał REL, który prawdopodobnie jest do przekaźnika i wreszcie mamy sygnał oznaczony jako SD. SD jest to sygnał shutdown wyłączający nasze końcówki mocy. Jest on, jak widzimy, globalny dla wszystkich wzmacniaczy. Może tutaj mamy jakiś problem. Spójrzmy jeszcze na fragment schematu układu zabezpieczeń. Mamy tutaj obwód, który bada poprawność napięć zasilających VS plus i VS minus. Jeśli są one poza normą, to właśnie obwód ten generuje nam sygnał SD, czyli sygnał shutdown, który blokuje pracę końcówek mocy. Możemy odczytać, że jeśli układ shutdown jest aktywny, to napięcie shutdown wynosi 0, jest zwarte do masy. No to sprawdźmy to. Sygnał shutdown jest na szczęście dostępny na płycie głównej. Co prawda dosyć jest on tam ukryty tutaj, zobaczcie, tutaj między tymi kondensatorami a radiatorem jest punkt taki pomiarowy, który się nazywa SD-all. No i niestety zmierzyłem na nim napięcie w czasie uruchamiania wzmacniacza. I wynosi ono 10,5 V około 10 V w czasie, kiedy już przekaźniki głośnikowe chwytają. Zatem nie ma tutaj potencjału masy i wydaje się, że sygnał shutdown nie działa, to znaczy nie miotuje nam, nie wyłącza nam końcówek mocy i one są cały czas aktywne, przynajmniej jeśli chodzi o sygnał shutdown, a więc to niestety nie to. No niestety okazało się, że układ shutdown działa poprawnie i nie jest on odpowiedzialny za usterkę. Zresztą gdyby tak było, to wzmacniacz raczej zgłaszałby jakąś usterkę na wyświetlaczu lub po prostu nie dałby się włączyć. Po cichu liczyłem na to, że sam obwód jest uszkodzony, na przykład jest zwarta zenerka na wyjściu tego układu lub coś w tym stylu. Niestety nie. Sprawdziłem jeszcze poza kamerą prawidłowość napięć zasilania jeszcze raz, czyli mamy napięcie główne plus minus 50 parę voltów, mamy poprawne napięcia 12 V, te wszystkie A, plus, minus i na wyjściu DC Sense nie ma niepokojąco wysokich napięć stałych. Pozostało tak naprawdę sprawdzić jeszcze sygnał VDR, bo w sumie nie wiem, do czego on służy. No samo napięcie VDR jest wytwarzane w zasilaczu, w przetwornicy pomocniczej. Tu mamy schemat, widzimy to właśnie na tym schemacie. Mamy stabilizator 12-voltowy, czyli jest prostownik z dwóch diod, mamy stabilizator 12 V oraz mamy układ, który włącza to napięcie. Jest
to tranzystor MOSFET i tranzystor bipolarny pracujący tutaj jako sterownik. To napięcie VDR powinno wynosić 12 V, ale nie względem masy, bo zauważcie, że jest ono wytwarzane względem napięcia ujemnego zasilania, czyli tego napięcia minus 55 V. Czyli wynosi ono plus 12 V względem VS1, czyli około minus 43 V względem masy. Natomiast sterowanie tego napięcia występuje, co ciekawe, w dwóch miejscach. Pierwszym miejscem jest ten obwód, który tutaj widzicie w zasilaczu głównym. No z tego, co można zauważyć, to obwód ten bada, czy pracuje główna przetwornica, czy są napięcia zasilające i włącza również napięcie VDR. Natomiast drugim miejscem jest procesor, mikrokontroler. Włącza on również napięcie VDR, ale kiedy to się dzieje i dlaczego, no to tego już ze schematu trudno się dowiedzieć. Być może on steruje tym napięciem, kiedy stwierdzi, wszystkie na przykład czujniki temperatury działają, czyli być może jest coś na rzeczy. Sprawdźmy sobie zatem, czy napięcie VDR jest poprawne w czasie pracy naszych nieszczęsnych wzmacniaczy. Napięcie VDR na szczęście również jest dostępne od góry płyty głównej. Zobaczcie, ono tutaj jest oznaczone na tym punkcie pomiarowym. Mamy również do dyspozycji tutaj napięcia VS- i VS+, czyli możemy sobie zmierzyć napięcie VDR względem właśnie napięcia VS- i powinno ono wynosić około 12 V, bo tam mamy przecież stabilizator 12 V. Zatem włączmy sobie to i sprawdźmy, czy rzeczywiście jest to 12 V. Przyłączyłem multimetr do napięcia VDR i zobaczcie, ile ono wynosi. Zamiast 12 V mamy 1,3 V i to napięcie tak skacze, widzicie, coś się tam raz zwiększa, raz zmniejsza, a zobaczcie, wzmacniacz jest włączony, działa, a napięcia VDR praktycznie nie ma. Napięcie lekko teraz się wznosi, ale przed chwilą było 1,3 V, także coś jest nie tak z tym napięciem. Wreszcie mamy jakiś symptom, na którym możemy się oprzeć, co wygląda na to, że to napięcie jest gdzieś przywierane. Trzeba sprawdzić po prostu multimetrem, jaki jest opór na tej linii. Teraz, jak widzicie, wyłączyłem nasz wzmacniacz całkowicie, nawet z prądu, i przyłożyłem jeden zacisk omomierza do napięcia VS-, a drugą bagietkę od omomierza do VDR. I zobaczcie, mamy 80 około ohmów i to też się zmienia lekko. Przed chwilą było 84. Przez chwilę nawet wydawało mi się, że widziałem 100, czyli ta wartość oporu jest no, trochę za mała jak na 12 V, prawda? Więc trzeba to zbadać. Okej, wydaje się, że wreszcie mamy jakiś poważny trop. Powstaje jednak pytanie, czy napięcie VDR może rzeczywiście być powodem niedziałania końcówek mocy. Pamiętajmy, że nie mamy ich schematów. Ale wiemy, bo sprawdziłem to, że wzmacniacze są oparte na układach scalonych z serii IR20950. Tutaj mamy chyba scalaki, z tego co pamiętam, 20956. Albo 7. Tak się składa, że od kilku lat mam okazję naprawiać kolumny aktywne, w których wzmacniacze zbudowane są w klasie D właśnie, w oparciu o podobną konstrukcję. Tutaj mamy kawałek schematu takiego właśnie wzmacniacza. Można przypuszczać, że w naszym Primar jest to zbudowane podobnie. Zobaczcie, mamy główne napięcie zasilania, mamy również sygnał SD, czyli sygnał shutdown, który u nas działa poprawnie, oraz co najważniejsze, jest tutaj również napięcie VDR, które zasila nam układ scalony. Jest to jedno z zasilań układu scalonego, który jest generalnie sterownikiem całego wzmacniacza. Zatem jeśli to napięcie nie będzie poprawne, no to oczywiście końcówka mocy nie będzie działać prawidłowo. No nie ma takiej szansy. No i okazuje się, że mamy zbyt niski opór między linią VS1 a napięciem VDR. Wynosi on kilkadziesiąt ohmów i co ciekawe, zmienia się. Nie zawsze jest to stały opór. Poobserwowałem trochę okolice tych dużych elektrolitów i zauważyłem klej, którym są one przyklejone do płyty głównej. A wiecie, czym czasem kończy się obecność takiego kleju na płycie drukowanej? Mieliśmy już na tym kanale wiele przykładów destrukcyjnego działania tego typu właśnie kleju. Zatem nie pozostaje nic innego, jak wyjęcie całej płyty głównej, wylutowanie elektrolitów i obejrzenie, co się pod nimi dzieje, a przede wszystkim, czy klej nie powoduje tego przywarcia linii VDR. Zatem wyciągamy płytę główną. No jestem już po sprawdzeniu okolic pod kondensatorami. Tak to wyglądało.
Widać, że mamy klej i widać też, że jest on już nieco zbrązowiały. Na samych kondensatorach też widać jego resztki. Oczywiście wyczyściłem płytę i wygląda ona już dużo lepiej, ale niestety to nie klej był przyczyną przywarcia. Po wyczyszczeniu opór na linii VDR nie zmienił się, nadal wynosi około 100 ohmów. Zatem należało szukać dalej. Najbardziej podejrzane dla mnie były kondensatory, które znajdowały się na linii VDR właśnie. W każdym kanale wzmacniacza przy wejściu w linii VDR w każdej końcówce był taki kondensator ceramiczny. No i zacząłem je po kolei mierzyć i bingo! Odkryłem, że jeden z kondensatorów ceramicznych jest uszkodzony i niestety nie udało mi się z wrażenia tego nagrać wam. Zatem nie zobaczycie, gdzie on się znajdował. Było to oczywiście od spodniej strony płyty głównej, przy obwodzie końcówki mocy od kanału lewego przedniego, ale udało mi się go wyjąć i zobaczcie. Weźmy sobie naszego łobuza i sprawdźmy multimetrem. Zobaczcie. Absolutne zwarcie. Kiedy tylko go przygrzałem z 82 ohmów, zrobiło się no niecałe 15. Zatem ten kondensatorek powodował unieruchomienie naszego wzmacniacza i to w ten sposób, że wzmacniacz w ogóle tego nie sygnalizował. No dobrze, to spróbujmy sobie obejrzeć nasz uszkodzony kondensator, ten ceramiczny, pod mikroskopem. Zobaczcie, tutaj widać kawałek jakiegoś włoska oraz końcówkę mojej pęsety, tej takiej najcieńszej. No i można zobaczyć, można zauważyć, że tutaj, w tej okolicy, ten kondensator jest popękany. Ta struktura tego kondensatora jest popękana, co prawdopodobnie jest przyczyną, że wykazuje on zwarcie. I to takie zwarcie nie do końca, jak widzieliście, kiedy on był wlutowany w płytkę drukowaną, to jego wartość wynosiła około, ten opór wynosił około 80 ohmów. Po wylutowaniu wyniósł już 15 i pewnie jak gdybyśmy jeszcze go przygrzali trochę, to okazałoby się, że ten opór spada praktycznie do zera. Także widać, że te kondensatory również mają wady i to jest moim zdaniem kolejna obok kondensatorów elektrolitycznych, z którymi walczymy już no, kilkadziesiąt lat, to jest kolejna plaga w urządzeniach tych nowocześniejszych, czyli w smartfonach, w laptopach, w urządzeniach, gdzie są zamontowane takie właśnie kondensatory. One służą zazwyczaj do filtrowania zasilania i jest ich naprawdę bardzo dużo. I one często właśnie się psują dokładnie w ten sposób, który tutaj widzicie. I jest to plaga, bo jeżeli mamy w gałęzi zasilania takich kondensatorów dużo i jeden z nich powoduje zwarcie, no to nie wiadomo który, bo one są wszystkie równolegle i trzeba stosować metody prądowe, czyli najlepiej wtedy być wyposażonym w kamerę termowizyjną, bo wtedy bardzo łatwo można wyłapać, który kondensator robi właśnie takie zwarcie. No tu niestety nie mieliśmy takiej okazji, trzeba było iść na tak zwanego czuja. Mnie na szczęście się udało za pierwszym razem, czyli chyba w końcówce mocy kanału frontowego akurat ten kondensator tu jako pierwszy dostał zwarcie i zwierał nam całą gałąź zasilania tego napięcia VDR, w którym były zasilane wszystkie końcówki mocy, dlatego żadna z nich nie działała. Kondensator już wymieniony, zatem sprawdźmy sobie, jaka jest wartość napięcia VDR względem oczywiście napięcia VS-, czyli przykładamy czarny do VS-, a tutaj mamy zacisk VDR, punkt pomiarowy. No i zobaczcie. Kurde, nie wiem, czy ja to utrzymam w ręku, jedną ręką. Zobaczcie, jakie jest napięcie. 11,9 V. A było, pamiętacie, 1,5 V około, niecałe. Czyli to właśnie kondensator był przyczyną tego, że napięcie VDR nie osiągało pełnej wartości. A skoro napięcie VDR jest już poprawne, to nie pozostaje nam nic innego, jak sprawdzić, czy nasz wzmacniacz wreszcie generuje jakiś sygnał na wyjściach głośnikowych. No to sprawdźmy sobie, czy mamy wreszcie dźwięk na wyjściach głośnikowych. Załączamy wzmacniacz. Oczywiście tego migania wyświetlacza w rzeczywistości nie ma, to tylko tak w kamerze wygląda. Mamy przełączone na CD analog, mamy podłączoną kartę dźwiękową. No wreszcie coś słychać.
No muszę powiedzieć, że kamień spadł mi z serca, ponieważ jest to bardzo skomplikowane urządzenie i od początku miałem wątpliwości, czy uda mi się je w ogóle naprawić, mimo że miałem do niego schemat, niekompletny co prawda, ale miałem. Ale udało się, jak widzicie. Ja sobie trochę teraz posłucham tego naszego urządzenia, jak to gra, a potem przejdziemy do oceny jego brzmienia. Jak widzicie, taki mały kondensatorek potrafił unieruchomić cały wzmacniacz, a właściwie wszystkie jego wzmacniacze mocy. Teraz już wiemy, dlaczego mikrokontroler sterujący nie zgłaszał błędu. Po prostu wszystkie układy kontrolne działały poprawnie, ale już na etapie przekazywania napięcia VDR wystąpiło zwarcie. Problem w tym, że układy sterowania nie otrzymywały informacji zwrotnej o obecności prawidłowej wartości napięcia VDR, po prostu samo urządzenie nie wiedziało, że jest uszkodzone. Myślę, że dałoby się to łatwo naprawić, po prostu do kolejnego portu mikrokontrolera należałoby zwrócić napięcie VDR i zaprogramować go tak, aby to sprawdzał po prostu i w razie jego zaniku lub obniżonej wartości zgłaszał jakiś komunikat. Muszę Was też przeprosić przy okazji za nieco chaotyczną relację z tej naprawy, ale trzeba wiedzieć, że trwała ona wiele dni, a w zasadzie nawet kilka tygodni, no i nie zawsze udało mi się nagrać to, co wcześniej zamierzałem. Niektóre rzeczy były wcześniej, niektóre później, dlatego to nie wygląda tak jak zwykle. No tak czy inaczej, skoro nasz wzmacniacz już działa, no to warto go posłuchać. Kilka słów o dźwięku, jaki produkuje nasz procesor kina domowego, czy też wzmacniacz wielokanałowy Primar SPA-22. Podłączyłem go w trybie stereo, bez żadnych ulepszaczy dźwięku, w trybie bypass, najprościej jak się dało. I muszę Wam powiedzieć, że brzmienie Primar ma swoje dobre strony, ale ma też kilka słabych punktów. Zacznijmy od zalet. Główną zaletą jest bardzo dobra stereofonia i ogólnie dobry, efektowny przekaz. Dźwięk jest bliski, a jednocześnie nie jest on przyklejony do głośników, ma on dobrą przestrzenność, jeśli można tak powiedzieć. A teraz wady. Przede wszystkim niedostatki w zakresie niskich częstotliwości. Moim zdaniem jest ich trochę za mało. Co prawda potrafi on schodzić nisko, ale o tym dowiadujemy się dopiero wtedy, kiedy słuchamy bardzo głośno. No i niestety słychać tutaj nieco przypadłości klasycznej klasy D. Dźwięk bywa nieco chropawy, zwłaszcza w nagraniach spokojnych, dobrze zrealizowanych to wyłazi. Ta chropawość, co ciekawe, występuje w zakresie tonów średnich, bo góra pasma moim zdaniem jest poprawna, dosyć taka gładka, przyjemna i tutaj jak na klasę D naprawdę jest dobrze. Czyli jak na wzmacniacz wielokanałowy nie jest zatem tak źle, natomiast w rywalizacji z klasycznymi wzmacniaczami stereo ze swojej półki cenowej Primar trochę odstaje. Tak jak już wspominałem na początku odcinka, sprzęt firmy Primar nie należy do najtańszych. Jest to tak zwana klasa wyższa wśród sprzętu audio. W czasie swojej premiery, czyli w roku 2009, nasz model kosztował w Polsce około 13 tysięcy złotych, a po upgrade'zie znacznie więcej. Dziś po tych prawie 14 latach można go kupić na rynku wtórnym za około 5 tysięcy złotych, ale można trafić też na tańsze okazje. Nie jest to już zatem taki wielki wydatek jak kiedyś, jakby się wydawało, zwłaszcza, że dostajemy 5-kanałowy wzmacniacz o sporych możliwościach. Zatem być może dla miłośników klasycznego stereo SPA-22 nie byłby dobrym wyborem. Natomiast dla kogoś, kto potrzebuje zasilić swój sprzęt do kina domowego, taki sprzęt mógłbym polecić z czystym sumieniem, bo w instalacjach tego typu może on naprawdę być mocnym punktem. Jego wykonanie oceniam bardzo dobrze, obudowa jest zrobiona solidnie i estetycznie, jego funkcjonalność jest dobra, wykonanie i elementy elektroniczne też są dobrej jakości. Ma on oczywiście również wady, takie jak brak przeglądania menu na głównym monitorze i kilka innych. Mam nadzieję, że ten upgrade to zmienił. Usterki też mu się zdarzają, choćby takie jak w tym odcinku, ale już wiemy, jak sobie z nimi poradzić. A w tym odcinku to już wszystko. Dziękuję Wam za jego obejrzenie. Jeśli się spodobał, dajcie łapę w górę. Ja jak zwykle bardzo serdecznie Was pozdrawiam i do następnego razu.